olimpijski ogień. Niespotykanego w dotychczasowej historii naszego miasta wydarzenia. Wszyscy obserwujemy teraz drogę olimpijskiego ognia, który spłynie. Ogień olimpijski 9. Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Tychach zapłonął. Dzień dobry Państwu. Chciałem wszystkich Państwa bardzo serdecznie, a zwłaszcza młodzież, zaprosić na nasz turniej hokejowy. Gościmy najlepsze reprezentacje europejskie w tej kategorii wiekowej. Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Idealnie trafiliśmy, co zima, zimowe igrzyska, piękna pogoda zimowa, która zachęca naprawdę do uprawiania sportu. Także zapraszam wszystkich na lodowisko, zapraszamy wszystkich naprawdę na mecze, wspierajmy młodych hokeistów, bo młodych przyszłość. I tak samo jak was wszystkich, którzy tutaj stoicie, młodzież, która przyszła ze szkół, rodzice, nauczyciele i ci, którzy są może tutaj trochę przypadkowo przechodzą, ale naprawdę sport to zdrowie, to jest ważne, żebyśmy właśnie w takim mieście, przy takich tutaj można powiedzieć miłych rządach i władzach, które no, pomogły też stworzyć to, co tutaj widzimy. Na pewno będą wielkie działania dalej w różnych innych kierunkach sportowych i oczywiście od wielu miesięcy to się dzieje i lat. Także jako przedstawiciel tych, którzy przebiegli z tym promieniem, wszystkich jeszcze raz zapraszam i naprawdę będzie świetny tydzień. Miejmy nadzieję, fajne emocji sportowych.